Dzień dobry, cześć. Tutaj kolejny odcinek Radia Blazers. Widzimy się po słyszymy się po sporej przerwie. I mam wrażenie, odczucie, że po najlepszym sezonie Blazers od wielu, wielu lat. No i standardowo witają Was Grzesiek i Andrzej. No właśnie, czy to najlepszy sezon Blazers od 2000 roku? No nie ma chyba wątpliwości, sam wynik o tym świadczy na pewno. No, czyli jest powtórzony wynik, czyli jest finał konferencji? Ale jest trochę jednak mniej zacięty niż wtedy, ale jednak finał. No tak, ja pamiętam, że po tamtym to miałem lekką traumę, żeby nie używać jakichś dużych słów. No na pewno lepiej się czujemy po tym, mimo że tak, 4, takie poczucie po tam było straconej ogromnej nie. Szansy wtedy. Tam brakowało kilku minut do finałów NBA w ogóle. Do mistrzostwa tak naprawdę. Tak, Indiana tak. Potem w finale nie stanowiła żadnej przeszkody. To było wiadomo w zasadzie. Pamięć o tamtym meczu trochę ustawiała serca kibiców Blazers przez wiele lat. Teraz mamy zupełnie inne nastroje, bo jest porażka, niby sweep, ale to jest zupełnie inny sweep niż ten na przykład rok ubiegłoroczny Spurs, prawda? Ja mam odczucie, że to jest takie, no nie chcę powiedzieć zwycięstwo, takie polskie myślenie, byłoby gloria victis, tak? Ale sam fakt, że w każdym meczu byliśmy, nie? Nie, wiesz co, ja nie chcę za specjalnie mówić o tej serii, bo no byliśmy, nie byliśmy. No, gdyby było bardziej zacięte, to być może Golden miałby jeszcze wyższy bieg, nie wiem. Natomiast bardziej mi chodzi o to, że sezon po prostu super udany. No, mało kto się tego spodziewał, że będzie finał konferencji. Ja mam tylko na myśli tak, że żeby nie patrzeć przez, no właśnie na ten dobry sezon przez pryzmat tego, że skończyło się 0-4, tak? Nie. Bo co 0-4 niewiele mówi. No to czy przegraliśmy zespołem, z którym nie mogliśmy w tym momencie wygrać? I tyle, tak? Ale patrząc tak w metaplanie, no to jest sezon super. No i te wcześniejsze serie, tak? Już nie mówiąc o tym, jak poległ Nurkić, no to no tak. Czego się można było spodziewać? Chyba nie wszyscy pamiętają, że to był, znaczy to też moja subiektywna opinia, wszystkie właściwie tutaj, ale to był drugi najlepszy gracz Blazers w sezonie. No był, był drugi. Moim zdaniem, CJ nie był drugim graczem tym razem. To właśnie Nurkić, jego postęp. Dał Blazers kolejne playoffy i tę pozycję. Więc taka uwaga. No ale co zapamiętaliśmy z tych playoffów? Tak idąc chronologicznie, czy tak po prostu co tam mamy w głowach? No, może przejdźmy chronologicznie. Czyli Oklahoma, tak? Oklahoma, tak. No to wiadomo. To nie będzie tutaj chronologicznie, ale wiadomo, że rzut Lillarda, tak? Tak. I pomachanie Westbrookowi tak. I George'owi. Ja powiem ci szczerze, że bardzo się tej serii bałem. Nawet nie tyle koszykarsko, co po prostu z osobistych względów, bo przegranej przeciw Westbrookowi to naprawdę mógłbym nie znieść. Nie lubię gościa strasznie. A nie nawet nie jego gry, ale takiej bardziej wszystkiego, co poza parkietem. Także sprawiło mi to wielką radość, zwłaszcza sposób, w jaki to się dokonało. No tak. Tak od trochę spróbuję sprowokować. Kto był dla ciebie trzecim najlepszym graczem tej serii? Bo wiadomo, pierwsza pozycja jest oczywista. Blazers. Wiesz co, no Kanter bardzo fajnie wypadł w tej serii, natomiast ona była, mam wrażenie, bardzo równa pod kątem produkcji zawodników. Bardzo pamiętam obronę, zwłaszcza w tej serii, Harklesa, Seta Karego nawet, przechwyty bardzo ważne w niektórych meczach. Lillard dobrze bronił, co już coraz mniej nas dziwi z czasem, no bo to już i w sezonie regularnym widać było, że on się rozwija. Także no trudno by mi było powiedzieć, bo naprawdę duży wkład był wielu zawodników akurat w tej serii. Potem to... Dla mnie Mo Harkless, tak? Mo Harkless, no. No egzekwo może, albo ciut za nim jest Kanter. Kanter dlatego, że ta różnica między tym, co się po nim czego oczekiwaliśmy, a właściwie tak. Czego nie oczekiwaliśmy, a to, co zrobił. Tak. Tam przecież miała być miazga, Adams miał po nim przejść się, przejechać, przeczołgać i tak dalej. Jeszcze tak patrzę na skład, bo to już trochę czasu minęło. No to rzeczywiście Harkless,
Collins tam za wiele nie grał, chyba nie, z OKC nie. Akurat, Hood w ogóle nie grał. Mhm. Lejman nie grał w ogóle w playoffach w zasadzie. No to... Mo, obrona Mo była... Wybór między Kanterem a Harklesem rzeczywiście. W pierwszych meczach Mo po prostu, to było to, co to chyba nawet napisałem w którymś z relacji, że to było to, czego się oczekuje po nim, odkąd tu przyszedł. To był w ogóle taki grit and grind ta seria. Tak, to było fantastyczne. Jeszcze mieli siły, tak? I tak. To była ta intensywność taka playoffowa, super. Właśnie. Chyba tym wygrali właśnie, tak mi się wydaje. Również. No mądrością też mam wrażenie wygrali. Znaczy tak, doświadczenie, mądrością. Tutaj wyszło to, co miałeś na myśli, takie niezbyt wielkie IQ, takie Westbrooka, tak? Takie nie wiem, emocjonalne bardziej nawet. Ale mam wrażenie też, że trochę trenera chyba drugiej strony również. Też. Nie chcę mówić, że niezbyt wielkie IQ, ale po prostu mam wrażenie, że Stotts go troszkę ograł. Stotts to wygrał, tak, zdecydowanie. Tak jak Lillard wygrał z Westbrookiem, tak Stotts wygrał z Donovanem. Na pewno, ale no nie byłoby tego bez tych postaci drugoplanowych, czyli bez Harklesa czy Cantera. No Canter był po prostu świetny jak na jego talent ogólnie postrzegany. You can't play Canter, tak? Tak, to zrobiło się hasło z tego odwrotne właśnie. Tym razem, tak? No. Potem troszkę zaczął znikać w kolejnych seriach, coraz było gorzej, ale jeszcze seria z Denver była udana na pewno. A jak już przechodzimy do kultowych sloganów, to druga seria była pod znakiem odpowiedzi I am training, Jennifer, tak? Tu też była odpowiedź, tak? Dwa hasła zostały obalone. Tak jest. Hunter z Oklahoma i CJ. W ogóle to jest takie troszkę w ogóle playoffy przeprosin, mam wrażenie, troszkę. Tak, obalania mitów. Jakiś trzeba taki. Się było przeprosić ze Stotsem. W ostatnim, w końcówce serii z Denver nawet z Evanem Turnerem. Niektórzy mogli się przeprosić z CJ-em za próby handlowania nim, chociaż z tego co widzę po forum temat wcale nie umarł i może... Ale może... tak, wiesz co, forum trochę się przerodziło w księgę przeprosin. Tak, zgadza się. To była tam cała litania. I Stotts, i CJ, i Canter, i ja przepraszałem Mo chyba osobiście. No ty masz wiele na sumieniu. Tak, jeśli o niego chodzi. Tak, Mo... No tak, tym większy szacun za to, co zrobił z Oklahoma. Właśnie. No tak, czyli z Denver to pamiętamy to CJ-a, siódmy mecz, tak? Głównie, no jeszcze może wracając do Oklahoma, fajny był ten powrót Nurkicza na halę. Tak, ja byłem w szoku, że on bez kul się porusza. Tak, ja nie wiem, co oni tam teraz nie robią. Nie znam się na ortopedii i medycynie, tak, ale to byłem w szoku, bo jak komuś prawie nogę urwało, tak, no i nagle z uśmiechem wchodzi na halę bez pomocy, no ale to super, tak, to znaczy, że wszystko idzie chyba dobrze. No oby, gdzieś tam czytałem, że nawet jakiś początek sezonu jest realny, ale to bardziej... Nie, żeby on wrócił, wiesz, mamy kim chyba grać, znaczy... Mamy i nie mamy. Znaczy ja wierzę w ciągle, wiesz, w rozwój Collinsa, tak, wierzę, że on będzie numerem jeden. Tam pod koszem, ale to chyba do tego pod koniec wrócimy. Tak, jak starczy czasu, to porozmawiamy. Tutaj jeszcze pobądźmy w playoffach. Więc tak, z Denver to jest siódmy mecz i CJ, prawda? Tak, i trzeci mecz, cztery dogrywki. Tak, no tak, i tam by jeszcze był Hood chyba, tak? Tak. Mhm. Rodney Hood tutaj swoje, tutaj Lillard jakby ludzie mówili, że trochę w cieniu. Tak, że trochę już na zwolnionych obrotach, ale to raz, że lepsza obrona Denver, tak? Dokładnie. Harris to nie obrońcy. I Craig, tak? Tak. I zmęczenie. I dwa, że on daje miejsce, skupia obronę na sobie, tak? Ale wydaje mi się, że to jest generalnie tak, że Lillard rozkłada akcenty od dwóch sezonów, tak? Czyli gra po obu stronach, to czy jest dużo, dużo lepsza obrona jego, a to kosztuje, tak? I w momencie, kiedy eksploatujesz się w obronie, te ręce nie są takie świeżutkie, są drżące, są zmęczone i te trójki, te z logo to tak nie będą wpadać, prawda,
seriami. On tam swoje zrobił w tej serii. Jeżeli no tak, rzeczywiście... ale wiesz, ludzie oczekują spektakularności. Tak jak, no, no tak, ale zobacz teraz na Kawhia w pierwszym meczu z Golden State. No siedli na nim jak na Lillardzie. No tak. I też miał problemy. Tak? No to tak jest po prostu. No, czy tak myślałem, że druga strona jest głupia, prawda, i nic nie robi. No, to czy druga strona też myśli i też się przygotowuje. No, nie, tak? Musisz mieć drugą, trzecią opcję, która po prostu nie pozwoli na to, żeby tak siedzieć na głównym graczu, albo jak będą to dalej kontynuować, to żeby to wykorzystać. No. Tymczasem Lillard... Czy CJ, czy Pascal Siakam, wszystko jedno, tak? Zależy, Lillard kogo tam nie rzuci 30 punktów, 5 punktów i 4 trójek z logo, to ludzie myślą, o, co to za mecz Lillarda, tak? Nie, no, ale ten siódmy mecz, on nie błyszczał punktowo, no, ale miał w ważnych momentach miał trójkę, miał przechwyt taki po takim podaniu Jokicza, który właśnie przeciął, jak to się obejrzy najlepiej na powtórce w zwolnionym tempie, to naprawdę antycypował, co Jokic zrobi. Także super, no to był jego dobry mecz, pomimo braku jakiegoś tam wielkiego wkładu punktowego. Doświadczenie, mądrość, tak? Ja myślę, że też ten mecz Denver to też doświadczenie, wygra im taką mądrością trochę, tak? Mm-hmm. Denver nie miało tego, no, dla nich to jakiś tam debiut. No taki troszkę frycowy chyba zapłacili, ale powiem ci, że no, ten siódmy mecz na wysokości, gdzie tam procentowo to chyba może 20% drużyn wygrywa siódmy mecz na wyjeździe, no to naprawdę, coś, wielki szacunek. To było coś. Tak. Bo tam było dużo, dużo takich highlightów, był ten przecież blok CJ-a. No tak, ten powrót, tak, w powrocie. Tak, był Turner na końcu z Collinsem. To czy w ogóle, tak jak Collins nie grał za dużo z OKC, tak, z Denver, to już to był tam, no, odgrywał rolę w tej obronie. Tam w jednym meczu miał 3 bloki, w drugim 4. On miał chyba 6-7 mecz najlepszy, z tego co pamiętam. Tak, nie, ale to był najważniejszy, można powiedzieć. To był ten Collins, którego chcemy widzieć w przyszłym sezonie chyba. Ja w ogóle miałem wrażenie, że oni troszkę bardziej chcieli w tym siódmym meczu. No, nawet, wiesz co, po zbiórki skakali, tak jakby to był konkurs skoków z wyż. CJ, Lillard. To tak wyglądało, jakby umrzyjmy, ale wygrajmy to. Reszta nie ma znaczenia, tak? Tak, dokładnie tak. I też ta radość po tym meczu pokazywała, że tak jak po serii z Oklahoma, to było widać, nic jeszcze nie zrobiliśmy, tak? To jest dopiero początek drogi. Ta radość była taka dla mnie już podejrzana po tym półfinale z Denver, że tak jakby to ich już troszkę usatysfakcjonowało. No jesteśmy tam, gdzie jeszcze nigdzie nie byliśmy, a co dalej, to już mniej ważne. Tak. Czekaj, to chyba tak było w tym siódmym, że oni tam wracali, nie? W czwartej kwarcie, oni gonili. W ogóle to były takie playoffy comebacków, bo oni mieli minus 17 w siódmym meczu właśnie, w pierwszej połowie. Przecież tak samo było w piątym meczu z Oklahoma, że w tym decydującym, że w czwartej kwarcie było minus 15 przecież. Mm-hmm. I też doszli. Ja tam pamiętam, pamiętam ten siódmy mecz, tę relację na żywo kibiców, takich, którzy Blazers nie oglądają na co dzień, że jak oni mogli się w ogóle znaleźć w tym miejscu, nie? Po tej pierwszej połowie tego siódmego meczu. Tak, a ludzie nie widzieli tych meczów wcześniejszych. To było podobnie, oni wracali w tych meczach. Właśnie Denver. No początek był straszny. Mecz szósty był podobny, w sensie taki przebieg do siódmego. Też wrócili. Tak. No, ale a jak już tak mówimy o comebackach, no to jeszcze był ważny comeback. Ostatni mecz przed playoffami. A z Sacramento, nie wiem czy pamiętasz, gdzie rezerwy grały. A tak. I tak, tam też było, nie wiem, czy 20, czy właśnie 18, 17 punktów do tyłu. A to był ten rekordowy mecz Simonsa, czy nie? Simonsa, tak, na 35 punktów to bodajże. Też. A, no tak, no właśnie. I on ustawił całą drabinkę przecież. Aha. Gdyby nie to zwycięstwo, to by było w drugiej rundzie bodajże Golden State. No i tam niektórzy mieli pretensje, że to Simons ustawił, że z OKC gramy, tak? Że tam lepiej. No to trochę to tak wyglądało wtedy. Że wszedł, walnął rekord, ale utrudnił wszystko. Tak, tak. No dobra. Coś jeszcze z playoffów? Poczekaj, tak popatrzę tutaj. Bo mi się sezon przypomina jeszcze. 24 punkty w czwartej kwarcie w sezonie CJ'a z Clippersami. O Jezu, to już szczerze ci powiem, że ja już sobie archeologia, nie pamiętam. Ja sobie odkopałem takie coś. Lejmana, 20 ileś punktów, 12 minut chyba z Sacramento, w tym 4 na 7 za 3. Pamiętasz taki mecz Lejmana?
12 ja minut miał 20 ileś punktów. Powiem ci, że ja mam pamięć dobrą. 24 chyba. Znaczy, to zapamiętałem, bo przecież Lejman nie gra tak co drugi mecz, nie? Tak, i pamiętam na pewno. W kontekście tego nie używał w playoffach Lejmana. W ogóle, prawda? No, ale nie używał. Troszkę mnie to zaskoczyło. Nie był w rotacji Lejman, przepraszam. To tylko tak. A, no i jeszcze z sezonu to zapamiętałem ten, 5 dwucyfrowych staców Nurkicia. I to jakich? 5 na 5. To nie były takie, tak, że tam 5-5-5, tylko 24 punkty, 23 zbiórki. To, tak, to z Kings było, prawda? Tak, z Kings. Także, tak, żeby postawić stempel na tym, podkreślić to jeszcze raz, że Nurkic to świetny sezon i super postęp. I klucz do tego. Nie martwi cię trochę to kolejne złamanie? Martwi, bo to chyba w ogóle. Bo to już drugi, prawda? Ona to z tym problem, już, tak, to jest chroniczne jakieś, nie? To nie ma. To jest inne miejsce, tak? No ale jednak. Ale coś jest, no nie tak. Coś jest na rzeczy, no by to się nie. No CJ też niby miał dwa, prawda? Mm-hmm. Jeden. Wiesz, to chyba wysoki to trochę inna chyba. Inna bajka. No nie zapraszajmy może. No, jeszcze dwa triple double Turnera mam tu wynotowane. Aha. W jednych z ostatnich meczów. Tam pod koniec sezonu było też i bardzo. W playoffach Turner nie istniał z Oklahoma, tak? W ogóle. I trochę się przebudził z Denver. Miał takie momenty. Zwłaszcza ten ostatni mecz miał. Tak. Jeżeli coś dobrego o nim zapamiętamy, no to będzie to, że bez niego pewnie by tej wygranej w Game 7 nie było. No, gdyby on miał taką głowę jak techniczne możliwości i jakoś był regularny, ale to gdybanie takie. No, rzutu przede wszystkim nie ma, to jest najgorsze. Ale wiesz, on potrafi zmienić, wiesz, przebieg meczu, tak? No i trochę to wygląda w te jego 5 minutówki wygląda, jakby te 70 milionów było zasłużone. No ale to 5 minut, no. No nic, może się ten jego kontrakt przyda do jakiejś fajnej wymiany w lutym. No tak, to też to na koniec, jakbyśmy jeszcze zdążyli to na koniec, bo o tym chciałem pogadać, o tych perspektywach przyszłości. No co, playoffy chyba zamkniemy. Bo tak jak gdybyśmy rozmawiali tydzień po, to pewnie byłoby na gorąco i byłoby świeżo i jakieś emocje jeszcze. To wystygło i jest 2 tygodnie po ostatnim meczu. A, nie, jeszcze musimy powiedzieć. Sorry. Mhm. Przecież nie mogłoby być bez tego. No Meyers Leonard. Tak? No musi zgodę być. Nie możemy. No przecież to człowiek, który jest ikoną, legendą i musimy powiedzieć o tych jego 30, ilu punktach? 30? Tak, chyba 30, już dokładnie nie pamiętam. No, to był ten Meyers Leonard, to była ta wersja Kevina Love w Portland. No ale kurczę, szkoda, że nie reszta nie pociągnęła i nie było zwycięstwa w tym meczu, bo to by zupełnie inaczej wyglądało ten jego występ. Ale Boże, dlaczego on nie może tak grać? Przecież on tylko powinien stać i rzucać te trójki, no. Nic więcej od niego nie chcemy. No jeszcze, żeby tam wkurzył. No zobaczymy, może będzie miał troszkę występów w pierwszej piątce od nowego sezonu na początku. Zobaczymy. Jego problem jest to, że on tak się składa tych trójek. Zastanawia jak my z nagrywaniem tego podcastu, nie? Nie miesiąc się umawialiśmy na ten podcast prawie. Tak. No ale wiesz, mnie to najbardziej wkurza, jak on nie rzuca czasami. Mimo, że ma miejsce, jakieś jest zawahanie, potem ktoś podbiegnie i oddaje. Aż się chce krzyczeć do ekranu, rzucaj chłopie, rzucaj. Dobra, myślę, że może menadżerowie zapamiętali też innych klubów ten ostatni występ. No, prawda? W lutym będzie temat. Również przy nim. Okej. Okay. Może jeszcze tylko oddajmy co należne CJ-owi też za ten mecz 7 z Denver. No tak, bo też trochę mówiliśmy, ale no też, no tak. Bo to było izolacja a la Michael Jordan po prostu w końcówce. Dwa razy, i to było 2 razy przy punkcie przewagi Denver, więc to były po prostu super istotne rzuty. No, no i wiesz, no i w końcu mądro. Fenomenalnie zagrał. Nie znam kulisów tej decyzji, ale w końcu nie było tak, że Lillard dostaje piłkę, tak? Ja ci powiem, że ja często mam takie wrażenie, że można by CJ-a w końcówkach więcej wykorzystywać. No właśnie. Oto mieliśmy jakoś tak na forum, że Lira, bo opcja numer jeden, ale w wielu meczach wydawało się, że no,
lepszym rytmie z CJ. Jeżeli tak? Są dwa punkty do końca, i, znaczy wystarczy rzut za dwa, no to on sobie świetnie potrafi midrange wykreować, a stamtąd trafia. Tak. I naprawdę nie zawsze musi to być na barkach Lillarda, a też mieszanie takimi akcjami powoduje, że jest to trudniejsze do przeczytania dla przeciwnika niż to, że po prostu zawsze Lillard to kończy. Także super. No. Chcę wierzyć, że to jest kolejne usprawnienie, kolejna mądrość Stotsa. Miał lebronowy blok. Miał że ty, a, no to jest w ogóle. To jest jakby miał taką pojedynczą akcję wskazać tych playoffów. Wziął tam, wiesz. Po rzucie Lillarda to jest numer dwa. Tak. Ten blok. CJ po prostu wziął co najlepszy, najlepszy highlight z dwóch top 2 graczy w historii. Od LeBrona wziął ten blok. O, jak teraz to od Jordana wziął siary końcóweczkę. Tak, no piękne to było. Piękne. To jest koszykówka. No dobra. To przejdźmy do tego, co teraz się będzie działo. Bo mamy... Słyszałeś o przedłużeniach oczywiście, tak? Tak, w ogóle festiwal jakiś przedłużeń nastąpił. Coś to przypomina. Rok 2016, tak? Czy 17? Tak, wszystkim. Tak, 16. Na bazie... Płacimy, przedłużamy. Wszystkim płacono. Jest dobrze. Tak, to czy tak. Więc Lillard latem dostanie przedłużkę, prawdopodobnie. Super maksa. Te dwie kolejne przedłużki to jest akurat Stotts i Olszyn, tak? Nie, no ja tak się śmieję, ale nie czepiam się tego. No, nie, zrobili to, swoją robotę. I... Stotts i Olszyn nie wchodzą w salary. Nie wchodzą, tak. Chociaż Stotts to wielu pieniędzy tam nie dostawał. Z tego, że pani Jody Allen się zajarała koszykówką po dwóch meczach playoffowych, ja się w sumie nie dziwię. Tak, tak. I chcę chyba płacić, no. Więc tak, skupmy się może na tym, co trzeba będzie płacić w sztywnych rachunkach. Jest wiele opinii o tym przedłużeniu Lillarda. Ja uważam, że nie ma wyjścia. Znaczy, powiem tak, no należy mu się jak psu buda, no. Natomiast troszkę żałuję, że ten Supermax jako taki w ogóle istnieje, no bo trzeba mu go dać. Nie będziesz obrażał człowieka, który chce tutaj być. Jest nawet, powiedzmy, takim ambasadorem tego miasta, można powiedzieć. Natomiast gdyby to nie był Supermax, tylko zwykły Max, no to on też by pewnie został, a więcej byłoby pieniędzy na innych zawodników, więc czyli mamy to bardziej... jest troszkę słabe. No. No ale taka jest CBA. Bardziej do CBA, nie? Do zasad finansowania niż do... No tak, ani do Lillarda, ani do Blazers. Bardziej do tego, że to pewnie niekoniecznie pomoże zespołowi akurat rozmiar tego kontraktu. No ale no też nie możesz go nie podpisać. No takie są warunki, tak? Myślę, że to od niego by musiało wyjść, gdyby on się chciał zgodzić na jakieś mniejsze pieniądze. Dlaczegoż miałby to robić tak naprawdę, no? Taki mamy klimat finansowy w NBA. Tak. Czyli to jest uzasadnione, bo racjonalne to nie powiedziałbym, bo dla mnie racjonalne nie jest płacenie takich pieniędzy komukolwiek na tej planecie. No, nie chodzi o kwotę samych pieniędzy, tylko to, że to jest 35% salary. No tak. I to już gracza, który będzie no raczej... No pierwsze dwa lata powinny być jeszcze dobre tego kontraktu. Tak. No. Potem. No, ale... Tak, że to Lillard, a nie jakiś tam ktoś tam inny. No dobra, Olszyn to Stotts, to przedłużenia i to, no dobra, dostali nagrody, bonusy. W sumie każdy wykonał dobrą robotę, tak? No bo chyba pochwalimy Olszyja za Huda, za Kantera. No bez wątpienia, tak. Tak, to są dobre strzały. Stotts za robotę, za postęp, za ewaluację zespołu po wtopie z Pelicans. Więc chyba że to jest wszystko uzasadnione. Teraz tak, co mamy tutaj właśnie na liście płac na przyszły sezon? Kogo nie mamy w sensie? No dużo nie mamy. Nie mamy Aminu. Nie mamy Huda, nie mamy Karego, tak? Tak. I Lejmana. I tylko Lejman jest zastrzeżony chyba, jeśli dobrze pamiętam. A to jest drugorundowy pik, to czy on jest zastrzeżony? Chyba tak, to jest tak, bardzo zastrzeżony. Ale no dobra, to Lejman taki. Lejman jest tak planktonem. Wiesz co, ja myślę, że to jest ważne, żeby go przedłużyć, bo on weźmie jeszcze prawdopodobnie niewielkie pieniądze, a jakoś ten skład trzeba zapełnić.
Czekaj, patrzę na jego kontrakt na Basketball Reference. Jak to tutaj jest? No dobra, dogrzebisz się, czy nie, bo ja tak naprawdę nie ma według, takiej informacji. Według mnie to kluczowa jest, to czy Aminu, tak? Ja byśmy pogadali o Aminu, co z nim zrobić. Okay. Dlatego, że to nie były najlepsze playoffy Aminu. No to w ogóle playoffowo to nie jest najlepszy gracz. No. Tak, no, natomiast no, nie w sezonie regularnym. Nie jest w stanie grać na takiej intensywności. No takie intensywności, jakie wymagają playoff. On po prostu tych meczów nie wytrzymuje zwyczajnie. To jest gracz już 30-letni. I mam wątpliwości. To czy ja go lubię jako postać, jako członka tej organizacji, tak. No to, bo jego etykę pracy jakoś tak nie mam zastrzeżeń za bardzo. Natomiast mam wątpliwości, czy on jest w stanie dać coś więcej tej drużynie, tak. Mhm. Bo jeśli mamy gdzieś dziurę w tym składzie, to mamy ją właśnie na pozycjach 3-4. I teraz pytanie, no czy jest sens płacić mu? Wiesz co, no to wszystko zależy, jakie to by miały być pieniądze, o ile większe niż teraz. No bo nie mniejszy, znaczy to będzie więcej niż 7 milionów. Mi się wydaje, że nie można tego rozpatrywać w próżni, tak? To jest super ważny gracz dla Blazers, zwłaszcza w sezonie regularnym. No w serii z OKC też się nie można do niego absolutnie przyczepić. No ale nie miał meczu takiego, wiesz, no. On ale w sezonie regularnym miał mecze, które... No, w których go było widać, zatrzymywał tam, stopował w obronie ludzi, przeciwników. Nie, ale dobrze grał z OKC. Potem troszkę już rzeczywiście przestał być przydatny w serii z Denver. I zwłaszcza na koniec to już nawet nim nie grał, bo Hood z kolei się rozbrykał. No ale to chodzi mi o to, że za bardzo w próżni tego nie można rozpatrywać, bo ja nie będę zły, jeżeli przedłużą za minus za jakieś w miarę rozsądne pieniądze. To na znaczy za... 10? No, może 10, tak. A 12 to już za dużo. No to pewnie za dużo. Natomiast rozumiesz, kto jeśli nie Aminu, tak? Czy grasz Harklesem na czwórce, Lejmanem na trójce wtedy? Czy Hood podpisze, tak? No bo to też jest jeszcze jedno pytanie. Wtedy ewentualnie można by Hoodem może na trójce grać, a Harklesem na czwórce. No kluczowe jest, czy na przykład po potencjalnym odejściu Aminu, czy jesteśmy w stanie ściągnąć gracza podobnych? No o to chodzi, no, tak. No właśnie. To jest troszkę specjalność Oshli, tak? No przecież Aminu jak tu przychodził, to miał 27% za 3 w trakcie całej kariery, tak? Więc on wynajduje takich ludzi, którzy się rozwijają i po prostu dają z siebie więcej niż można było się po nich wcześniej spodziewać, więc no niech kogoś takiego może znowu znajdzie, jeśli z nim się... Dla mnie w ogóle jest to pytanie, jak wzmocnić te pozycje 3-4. Tak? Czy jest pytanie, czy mamy szansę na wyjęcie kogoś, kto będzie... Ja myślę, że typu Blake Griffin, tak? Tak. Czy Tobias Harris? Czy to jest w ogóle realne? Nie, no Tobias Harris to nie, absolutnie nie mamy, bo to jest wolny agent teraz. No właśnie. Nie ma za co. No, nawet mówię o półce pewnie, w sensie poziomu, tak? Kogoś takiego. Wiesz co? Jakiś Prince z Atlanty, ale to chyba też wolny agent, więc Otto Porter, który jest już na tapecie u nas od 100 lat, tak? Myślę, że bardziej to prawdopodobne będzie w lutym niż teraz. Mm-hmm. Za te właśnie kontrakty schodzące, być może kogoś młodego, może Simonsa, czego chyba bym nie chciał, no ale to zależy za kogo. No, gdyby miał przyjść Blake Griffin, to nie ma co tam myśleć o Simonsie. Natomiast wtedy będzie na to czas, bo zespoły będą widzieć, o co grają i o co już nie grają zwłaszcza. I być może będą chciały się pozbyć jakiegoś kontraktu. Może poprzegrywać trochę wręcz. To wtedy to już w ogóle będzie cały pakiet dostępny, prawda? Bo to będą już tylko końcówki kontraktów Harklesa, Leonarda. No tak, to będą schodzące kontrakty. Tak. To będzie ten przełom chyba. Inna sprawa, że połowa ligi ma takie schodzące kontrakty, więc to też no nie tak. Będzie tak, że wszyscy takie... nagle uderzą do Portland.
Nie, no bo to jest tak zawsze jak falami idzie, wzmożenie takie, tak? Tak. No, no ale o kim się mówiło? O Blake'u Griffinie właśnie na czwórce, o Kevinie Love'ie się mówiło. Mhm. Tak. To mnie mniej podnieca, szczerze mówiąc, bo on... O Porterze się mówiło, tak? Znaczy o Porterze to chyba my bardziej mówimy. No, no tak. I tam... No ale Griffinie to też mówił. Kto mówi o Griffinie? Tam był Prince był i Porter też był właśnie. Porter też tam był, tak? Tak, okay. Tak. To wcześniej nie... był Kelly Oubre, różnie tam się przewijało. Kurczę, no tego Portera to bym chciał. No ja nie bardzo rozumiem, o co to Chicago chce grać w przyszłym sezonie i po co on im. On też nie ma długiego kontraktu, chyba ma tylko dwa lata już w tym kontrakcie. No to przecież oni tam do tego czasu... Jaki mamy kapitał taki... który zainteresowałby innych, no ten Simons, tak? No, Simons, wiesz, no piki ja mam drafcie mamy. Ja mam spiskową, tak. Nie? Bo po tym sezonie, po tym meczu playoffem pojawiły się powiedzi Lillarda i w ogóle Mama Koluma, po prostu taka, nie wiem, no o Simonsie jakobym, nie wiem, kolejnym wybitnym graczu, to że to była taka jakaś, nie wiem, dlaczego znaczy oni poruszyli ten temat akurat w tym momencie, tak? Że ja Simons... ci powiem tak. No. Ja z Simonsem wcale bym się chętnie nie rozstawał, bo nie wiem, ile będzie pieniędzy na CJ-a na przykład, jak Lillard by tego Supermaxa podpisał i kto wie, czy jak on by nagle się nie zaczął super rozwijać, to nie jest to jakaś opcja, tak, żeby ten Simons wszedł w jego buty w pewnym momencie. Ewentualnie za takiego CJ jakąś fajną czwórkę, no nie wiem, tak teraz głośno myślę, no póki co po tych playoffach to troszkę może nie wypada handlować CJ-em rzeczywiście znowu, natomiast playoffy się skończyły, tak, no i pytanie, jakie są możliwości dalej. No tak, bo to czy pewien pułap został osiągnięty, ale jeśli chcemy być konkurentem, to czy tak rywalizować na serio, tak, i wyrwać coś więcej niż 4-0, No to musi być, musi ten zespół zostać wzmocniony. I wydaje mi się, tak trochę wyglądało mi to chwalenie Simonsa przez Lillarda na takie pompowanie jego osoby, że anusz ktoś się zainteresuje. Ale to już tak... Nie... A, w ten sposób o tym myślisz, tak, okej. Tak, o tym myślę, tak, że go pompują po prostu. Bo to był dziwny moment na pompowanie, no nagle, tak? No przecież oni wiedzieli, między kim on jest, a nagle po play-offach. Ja nie kojarzę tego momentu. Zaczynają o Simonsie mówić, tam były takie powiedzi, że no po prostu fenomenalny gracz, potencjał. Teraz po play-offach. A już po, okej. Okay. No, dziwny moment, raczej mówisz w sezonie, po jakichś tam treninga, albo pre-season, tak? O takich rzeczach mówisz, nie? A to nagle teraz, tak? No bo mógł być taki pakiet Simons, pick ten draftowy, tak? I coś tam jeszcze. Za Otto Portera? No nie, za kogokolwiek, kto byłby wzmocnieniem na tych skrzydłach. No może za Otto Portera to byłoby ubogo, tak? No ale Chicago też nie przepłaciło przecież jakoś. Więc to różnie bywa. No i wydaje mi się, że on jest jakimś kapitałem, on jest jakimś takim zanętą dla innych menadżerów. No bo kto inny? No CJ to już jest gruba ryba, tak? Tak. Za CJ-a bierzesz grubą drugą rybę po prostu. No wiesz, no gdyby to był jakiś Blake Griffin czy ktoś, no to pytanie, czy nie Collins, tak? No nie oddaję Collinsa za żadnego Blake'a Griffina. Okej. To, naprawdę? To, naprawdę. Zaraz się Blake Griffin łamie. Collins jest zdrowy, popatrz. Wiesz co, no ja ci powiem w ogóle ci powiem tak. Ja w sumie będę okej, jeżeli ten skład będzie w miarę kontynuowany taki, jaki jest, z rozwojem właśnie Simonsa, Collinsa. Ciekawią mnie te dzieciaki. Nie będę zły, jak po prostu będę oglądał, jak to mówią od wielu sezonów, rozwój wewnętrzny tego zespołu. A jak się uda, no wiesz, no jakby się pojawiła taka szansa na Griffina czy jakiegoś innego bardzo dobrego gracza z zespołu, któremu nie idzie, nie wiem, Aaron Gordon czy ktokolwiek, kto wie, gdzie to Orlando będzie, no to wtedy można się zastanawiać i no wtedy masz wybór, tak, no czy trzymać się tych młodych graczy, którzy wypalą albo nie wypalą. I czy ten z tymi nadziejami się pożegnać bardziej na wygrywanie tu i teraz, tak? No, wiesz co, przypomniałem sobie jeszcze jedno nazwisko, które mnie by interesowało i które się pojawiało na Blazers Edge. Robert Covington.
No bez wątpienia. Tak, on jest teraz kontuzjowany, no ale za niego to też trzeba by sporo... Nie, tam można byłoby, nie, spróbować jakąś tą... Minnesota tam jest teraz przemoblowanie. Houston tak. sprzedaje wszystkich, nie wiem, może no, być Tucker. Nie wytrzymali. No dobra, Houston to drużyna, której najmniej współczuję w tej lidze chyba. Więc tutaj nie oczekujcie ode mnie empatii. Tam się sypie, co się ma sypać. Jakoś... Przedziwna ta historia z Houston, szczerze mówiąc. No, ja nie lubię tej organizacji po prostu. Ale taki mam wrażenie trochę panik mów. No to na razie jest gadanie tylko, no ale no nie wypuszcza się takich informacji, gdyby to nie było coś na rzeczy. No. No nie wytrzymali. To jest właśnie to, że puszcza ci śruba i to nikomu nie służy, na pewno organizacji najmniej samej, ale to ich problemy. Jeszcze nie... Wiesz co? Do tych osób, które graczy, którzy mogą odejść, pewnie odejdą, to Hood, Kanter i Curry. I Curry. To którego by chciał najbardziej zostawić? Huda. Huda. Ja Kantera. Ty Kantera, ale to chciał, czy chciał i widzisz, że to jest możliwe. No ale to wiesz, z Hoodem tak samo jest chyba możliwe, jak z Kanterem mniej więcej. Myślisz, że Hood ma... Mi się wydaje, że jednak troszkę tańszy będzie niż Kanter, no ale nie wiem, może się mylę. Nie, Kanter będzie tańszy. I Kanter jest bardziej szczery, bardziej robi Portland. Wiesz, co mi w Kanterze przeszkadza? No. Znaczy ja nie wiem, czy to był... No. Powód, no ale najważniejsze są playoffy, tak? A jak on tam... ma pościć cały dzień, nie pić, nie jeść w najważniejszym momencie sezonu, no to no, Olajuwon sobie z tym radził, a no, Ramadan jest, że sobie nie poradził z tym. Ramadan jest świętem ruchomym, sprawdzałem, nie? I niestety dopiero w 2021 byłoby to tak, nie załapywałoby się totalnie na całość playoff. Proszę bardzo, Radio Blazers. Na początek, tak, więc to nie będzie zawsze, że to będzie w maju. To jest tak, wiesz, przesuwa się, trochę jak Wielkanoc. Okay. Więc tak to wygląda. Natomiast co do, tak już naprawdę na poważnie, to Kanter jest tym elementem w sensie talentów czy predyspozycji pozasportowych, których Blazers brakuje, tak? Pewności siebie, takiego ducha, tak? Hood jest nieśmiały. Hood jest taki, no wręcz introwertyczny. A Kanter to wiesz, wszędzie go pełno, krzyczy, pobudza. Tej drużynie brakowało. No tak, to jest prawda. Wolałbym tę stanowczość taką bardziej mądrą, jak u Chrisa Kamana, prawda? Bo u Kantera jest to takie ADHD, z ADHD jakby. Wiesz co, tylko ja się tak po prostu zastanawiam, znaczy bardzo dla mnie... atrakcyjne jest, co Stotts może przez cały sezon wycisnąć z Hooda, wiesz? Bo to jest jednak organizacja, która potrafi wziąć to, co najlepsze z zawodników. Rozumiem, że... Nieśmiały koleś, któremu brakuje pewności siebie, to jak tam zostanie pogłaskany po lewym policzku przez Lillarda, po prawym przez Stottsa, to po prostu myślę, że może coś z tego fajnego wyjść. No to czy jakby, no tak, to już trochę wychodzi, nie? Że parę meczów to było jego mecze. No, to nie jest, wiesz, Cleveland, gdzie jest LeBron, gdzie jest no parę dysfunkcyjnych gości i ten i biedny Hood nie wie, tak, i jeszcze są światła wielkie, wszyscy patrzą, tak? No pamiętamy tę historię, kiedy on tam odmówił wyjść na parkiet w Cleveland, nie? No tak, tak, no bardzo no, były kiepskie, no ale Nurkic w Denver też robił różne dziwne rzeczy, prawda? Więc ludzie, do graczy NBA apel, tu jest normalnie, to znaczy Portland, przychodźcie. Ale to Polu super by było, gdyby to się zrobiła taka tradycja z tymi buyoutami, że tacy ludzie właśnie jak Hood i Kanter by sobie do Portland przychodzili, bo tu się mogą odbudować. To by mogła być siła tego zespołu. Wiesz co, jeszcze jedna taka rzecz. Na ile te playoffy i to, jak ludzie zauważyli, ogólnie NBA jako całość i gracze, również menadżerowie, na ile te playoffy dobre Portland sprawiły, że ocena tego miejsca jako miejsca potencjalnego mojej gry, życia jest wzrosła, tak, wśród graczy. No w tym kontekście, że to nie było atrakcyjne miejsce, nie? Że Butler nie rozważał tego, że Paul George wybrał Oklahomę. Czy myślenie graczy może się zmienić po tych playoffach, jak sądzisz?
Ja myślę, że może się trochę zmienić, ale to nawet nie w kontekście wolnej agentury. Znaczy nie chodzi mi chyba o te najgrubsze ryby. Mhm, tak. Bardziej chodzi mi właśnie o takich dobrych zadaniowców. A jeżeli chodzi o najgrubsze ryby, no to może po prostu nie powiedzą, że na pewno nie chcą iść do Portland, tak? Natomiast to, no nie, to, myślę, to, tak, czy to Blake, nie będzie Blake rynek Griffin, pożądany. Dla niego tak, Portland chyba nie byłoby mniej atrakcyjny niż Detroit, prawda? Dla Blake'a Griffina. Detroit no. Myślę, że jest w ogóle na końcu listy. No tak. No, ale taki oto Porter, Chicago, Portland. No to wiadomo, Chicago to Chicago jako miasto, miejsce, tak? No ale kiedy oto Porter w Chicago zacznie grać o coś, tak? No tak, tak. No słuchaj, no nie jest to i nie będzie wielki rynek, a to się dla tych ludzi też bardzo liczy. Więc ja myślę, że trzeba po prostu brać takie trochę ukryte peryłki, tak jak to się do tej pory działo, tak? A jeżeli będzie jakiś transfer, no to liczyć, że ktoś nie będzie dzięki temu, że ten zespół rzeczywiście się pokazał i pokazuje się coraz lepiej w każdym roku, no że nie będzie po prostu przeciwny takiej wymianie. I tyle, no. No dobra. Na pewno jest to historia dobra i jeśli mogła jakoś wpłynąć, no to wpłynęła tylko pozytywnie. A na ile to się przekonamy? Na ile to się przekonamy? Rzeczywiście jakieś, bo rozmawialiśmy o takich właśnie ważniejszych graczach, ale jakieś takie spod radaru, powiedzmy, pomysły masz na typu no właśnie wiesz, taki setkary w zeszłym roku? A, no Prince to chyba trochę wyżej niż setkary, czy nie? On no znaczy, no jest po dobrym sezonie, więc to. No, to czy ja lubię, ja go ogólnie, to ten typ gracza, którego lubię, bo po dwóch stronach zagra, tak? Kogoś takiego trzeba. Kogoś, kto będzie brykał, będzie wybierał presję na właśnie przeciwniku. No właśnie ten Covington, nie? No ale to też nie jest ktoś więcej no niż to do wymiany, tak. No to jest do wymiany. No właśnie o takich myślę. No tam na Blazers też wskazywali, nie wiem, Reggie'ego Bullocka, Jamesa Ennisa, no to są dość ciekawe nazwiska. No, Jamichael Green, tak? To się przewijało, no. Mi się podoba w tych finałach Kevon Looney. No. Jemu też się kończy kontrakt, zarabiał milion. Być może za jakieś nieszalone pieniądze można by go ściągnąć. Zakładając, że Kantera by nie było i z Majersem też pewnie się niedługo żegnamy. Jeśli Huda by nie było, to jest Wayne Ellington w Detroit. Tak? Też mu się kończy i to jest człowiek od grania w ataku na przykład. No jest tam parę nazwisk. No. Myślę, że on się kombinuje. Jest draft, jest 25 pik, jakbyśmy mogli przejść do tego. Masz już tu porozpoznane? Wiesz co, nie, bardzo ogólnie. W ogóle nie oglądałem prawie w ogóle tych NCAA, to nie oglądałem. I tak generalnie w ogólnym planie, czy handlowe, czy brać ten. Bo ja słyszę, ten draft jest głęboki. Tak. Znaczy oni, nie wiem, czy on jest, mówią, że jest po pierwszych kilku numerach, że jest równy, że tak, z numerem tak. 30, a numerem, nie wiem, 14 to niewielka różnica, tak? Bo to są równi zawodnicy. Od Macieja Staszewskiego z szóstego gracza słyszałem, że tak naprawdę między 9 pozycją 8 a 28 to nie ma, to loteria w sumie. Nie wiadomo, no to wyciągniesz to. To by wskazywało, żeby jednak korzystać z tego numeru, a nie go oddawać, tak? Jest jeszcze jedna rzecz, no również pod kątem tego Supermaxa Lillarda, tak? Mówimy, że jest dużo młodych, jest Collins, jest Trent, jest Simons, no ale może nie być pieniędzy na innych po prostu za 2 lata. Więc może no to też nie jest głupi pomysł, żeby kogoś jednak próbować tutaj złowić, no. No mnie się spodobało, jeśli o konkret chodzi o nazwiska Matty Stable, tak? No mi też. Jest to bestia to w obronie. Tak. Rekordzista, chyba jakiś rekord w przechwytach, tak? Więc i w blokach. I w blokach, przepraszam, blokach chyba. To jest po prostu bestia, to jest ktoś, kto po prostu ożywiłby tę obronę z miejsca, moim zdaniem. Natomiast to jest gorzej u niego w grze ataku. I to jest gracz już stary. Przepraszam za słowo. Tak? Bo to jest 23 lata. To jest już 23 lata. A Lillard ile miał, jak chodzi o NBA? Lillard chyba był po całym NCAA. No właśnie. No właśnie. Więc nie wiem, czy to jest jakiś czynnik. No.
Znaczy Lillard to nie jest, natomiast taki Tony Allen by się bardzo mówię przydał. Mówię o tym, że bo wiesz, jest zawsze młody gracz, potencjał typu Simons, tak? Czekamy na rozwój. Przybierzemy starszego, który już sufitu nie przebije, ale ma pewne predyspozycje konkretne, tak? Takim graczem znaczy, dodajmy... jest Marco Brogdon też był, tak? Tak, na przykład. I są takie aczkolwiek przykłady. Są przykłady, ale to też są wyjątki. No. Mm-hmm. Tak naprawdę wielu tych graczy doświadczonych nie bez kozery idzie z dalekim numerem. Z tym Stajbolem to tak jest, że to chyba wynika z mojej takiego pragnienia posiadania gracza, takiego po prostu agresywnego w obronie. No, po prostu takiej... To znaczy ja wiesz, rok co roku takiego gracza szukam. Chciałem tam, żeby był Ronda Harris Jefferson kiedyś. Cieszyłem się, że go wybrali. Zaraz potem go wymienili na Masona Plumlee. Potem też jest wolnym agentem w tym roku. W zeszłym roku bardzo chciałem, czy to było dwa lata temu, OJ Anunobi. Dwa lata temu. Teraz dlatego chciałbym właśnie tego gościa, no bo jest bardzo ciekawy, jeżeli chodzi o obronę. Bo tam pozostali ci skrzydłowi, to tak bardziej widziałem w ataku, jakoś bardziej taki zorientowani. No ten Samanić też mi się podoba. A tak, mówiłeś mi właśnie o nim, też go przejrzałem, ciekawy koleś. Też chyba bardziej z upside'em, prawda? Większym. Tak, i wygląda na takiego bardzo ułożonego wszechstronnego gracza. No, ciekawy, tylko to jest bardziej silny skrzydłowy. Tak. Bo ten Tybull to taka trójeczka. No dwójka, trójka chyba nawet. No, a to ci skrzydło dzisiaj te pozycje 2-3. Nie wiem, no Grant Williams jakoś tam ale wygląda. Ale też go pompują, nie wiem, właśnie na Blazers Edge. Nie, to tak to wysoki jest. To jest wysoki, on jest taki trochę... Nie zagra, nie? W ogóle jeśli ktoś jeszcze nie odkrył tego, co oferuje a propos draftu The Ringer, to proszę sobie wpisać Ringer Draft Guide, bo tam jest naprawdę mnóstwo, można poczytać o tych zawodnikach. Oni tam porównują. To jest darmowe, proszę... chyba ważna uwaga. Słucham? To jest darmowe, prawda? No darmowe. No tak. Bo nie, bo The Athletic to trzeba płacić na przykład. Tak, no i ten Grant Williams wydaje się takim bardzo wszechstronnym graczem. Dobrze podaje na przykład. No, obrona wygląda całkiem nieźle. Aczkolwiek no, są pytania, czy nie będzie za wolny i za mały. No, ale podobne pytania były do Draymonda Greena. Więc to nigdy nie wiadomo tak naprawdę. No właśnie. Odbyło się pierwsze treningi się odbyły i tam się pojawiły nazwiska na tych treningach przeddraftowych, których ja kompletnie nie kojarzę. Nic mi nie mówią ci ludzie. No przeczytałem to co Blazers o nich pisze, tak, ale to są chyba jacyś gracze na drugą rundę bardziej. Tak. Można końcówkę tej pierwszej i nic o nich nie wiem, więc nic wam nie powiemy chyba. No ja się tego tabula trzymam. Zobaczymy. I ty i Samanić, tak? To umówmy się, że tak to są nasze typy. Gdyby miał ten pik być wzięty, nie handlowany. Aczkolwiek rok temu w ogóle nie miałem pojęcia, że ktoś taki jak Anferni Simons istnieje. Ja też. A tu proszę. Jaka miła niespodzianka, więc zobaczymy. No ja bym chciał, żeby oni drugą rundę jakoś kupili. Nie wiem, czy to jest jeszcze możliwe w tych czasach. To już chyba nie te czasy, że tam milion dolarów wykładasz. Nie ma pieniędzy w państwie Portland na kupowanie. No ale to nie są pieniądze z salary. Nie, żartuję. No dobra, więc tak to wygląda jako podsumowanie naszego sezonu i pewien wypad w przyszłość. Jest dobrze. Jest dobrze, nastroje dopisują. Jody Allen, właścicielka klubu, jest absolutnie podekscytowana koszykówką po obejrzeniu dwóch, niecałych trzech meczów. Chyba to w ogóle idzie tak, wiesz, to salary, to ograniczenie, ale to tak idzie, że jak ktoś drużyna chce mieć sukces, to trzeba będzie płacić ten podatek. Znaczy wygląda na to, że podatek od luksusu to niedługo może połowa ligi płacić. No właśnie, więc coś tu chyba będą podnosić, albo poprzeczkę będą podnosić, albo tak to po prostu będzie, że zabawa bogatych, tak. W każdym razie jakby miał zgadywać, bo przecież tego nie wiem na pewno, bo to na tym się zastanawialiśmy po śmierci Paula Allena, co się z tym klubem stanie, organizacją, to ten sukces na pewno przybliża nas do tego scenariusza, że tu nic się niebezpiecznego nie stanie, tak? Że Jody Allen będzie ten klub trzymać, raczej nie będzie skłonny na nim handlować.
choć nigdy nic nie wiadomo, no ale to tak bardziej to jest oparte na takich obserwacji tego, jak ona się zachowuje, jak przecież tam w szatni była, no ale to takie miękkie. No tak, no sygnały są na pewno pozytywne. Był też Ben Coldy z Vulkana, więc to chyba ta atmosfera jest tam okej. Te przedłużenia ze Stocem Olszyn wskazywałoby na to, że oni akceptują ten kierunek rozwoju, że im to się podoba. Dokładnie tak, no bo chyba jak chcesz sprzedać klub, no to nie chcesz przedłużać ludzi na wiele lat, żeby nowy właściciel sobie samemu porobić różne. Nie przechodzisz porządki na mecze, nie siedzisz w pierwszych rzędach trybun, się tym nie ekscytujesz raczej, tak. Tylko gdzieś tam w biurach szukasz handlu raczej. Więc to akurat jest też pozytywne. Sezon był pozytywny i perspektywy, no musimy czekać. No to lato, co roku tak mówimy, że będzie gorące, ale w Portland na pewno będzie się coś działo, tak? Siłą rzeczy. Ponieważ ci wymienieni przez nas gracze Aminu, Lyman, Curry, Hood, Kanter, no nie mają umów na 2019-2020 rok. Więc będziemy czekać. Przed nami draft. Draft jest 21. Pewnie będą jeszcze jakieś workouty. Na pewno, bo jesteśmy po pierwszym. Zobaczymy, kogo oni tam zaproszą. To będzie jakiś taki też sygnał, w którym kierunku oni zmierzają. Aczkolwiek to dużo jest takich zasłon dymnych często z tymi workoutami. Często nie wybierasz zupełnie kogoś, kogo nie zapraszałeś. No tak, tak. Ale ja patrzę często po tym, z jakiej pozycji graczy zapraszają. Wiesz? Rok temu nie było jakoś wielu, na przykład wysokich. Tak? Było dużo gardów, co nas trochę dziwiło i nie dziwiło, ale i wybrali gardów, prawda? Dwóch nawet. Tak. No i trzeciego wyjęli, czyli Seta Karego z handlu wolnego. No dobra, jest 50, prawie druga minuta, nagadaliśmy się. No, więc to proszę, były pytania na forum o to, czy będzie podsumowanie, no to proszę potraktować to jako podsumowanie sezonu. Pisać mi się nie chce i nie mam póki co czasu. I też taka uwaga, no ciągle zrozumcie, że to jest tylko blok fanowski, tak to nazwijmy. To nie ma w ogóle pretensji do bycia czymś profesjonalnym. Jesteśmy kibicami, tak jak wy, tylko kilku z nas postanowiło o tym pisać. I dzięki za komentarze ostre, krytyczne, o kłótnie też były bardzo fajne, ale upraszam o jakieś takie elementarne zasady kultury, żeby się nie obrażać. No, to zawsze było jakby cechą tego bloga. Chciałbym, żeby to zostało utrzymane. I też piszcie o jakichś pomysłach na ulepszenie tego. Postaramy się coś zrobić. I moje osobiste podziękowania dla Andrzeja Ognia, który ciągnie ten blog i mieliśmy 100% relacji z wszystkich meczów playoffowych i regularnego sezonu i nie wiem, 70% z nich napisał Andrzej Ogień. To nie jest łatwo stać o 6:00, obejrzeć mecz z otworzenia i napisać w ciągu godziny, półtorej relacji, więc ode mnie wielki szacun dla Andrzeja za to, że to tak, to ciągle, załączam się. Bo ja miałem czas tylko w weekendy, a jak wiecie, 3 mecze są w tygodniu średnio i Andrzej to pięknie robił. No i dla Klajda, który tam dorywczo wpadał i pomagał nam, zwłaszcza przy playoffach, a wiadomo, że tych meczów jest tam zagęszczenie. Dla wszystkich, którzy są z blogiem, są z nami, to dzięki, bo zamknęliśmy 6 sezon. Tak, również dla komentujących, bo no, chyba nie ma takiego drugiego bloga kibicowskiego. No, mówię o tym, dla całej rzeszy komentujących. Odczuwamy wzrost, przypływ komentujących, więc fajna sprawa. Dzięki za ten sezon i pewnie coś napiszemy o drafcie. Nie wiem, akurat draft zanosi się, że ja będę miał sporo wolnego czasu tego dnia, więc mogę siedzieć do rana. I coś tam może nawet coś wykombinujemy, pomyślimy. Wiesz, skończą się finały, też wszyscy od razu się skoncentrują na drafcie, no może jeszcze coś. Oczywiście, tak. A, no ty nie powiesz. Komu kibicujesz? Raptors czy Warriors? No nie, no Raptors oczywiście. Oczywiście, Raptors. Raptors to jest ten klub i to jest to miejsce, do którego dążyć powinni Blazers. Tak jest. Tak? Tak i to jest wskazówka. Opłaca się ściągać gwiazdy. No, nie rozmawialiśmy o Antonio Davisie, ale to już chyba nie czas. No nie, nie, ja go nie chcę. Akurat nie tą gwiazdę. Ty go nie chcesz, dobra. Ja go nie chcę. Tak to zostawmy. Tak, u nas Portland ma zbyt długą historię prześwietleń.
Tu jest długa kolejka do tego urządzenia. A Anthony Davis zbyt lubi to miejsce. Okay, ledwo Nurkic stamtąd odszedł. Nie, dzięki. No tak, faktycznie Redgard mógłby nie wytrzymać takiego. Tak jest. Dobra, tym akcentem wesoło szyderczym kończymy. I dzięki za dzisiaj. Dzięki. Do usłyszenia. Cześć.